Dziękuję bardzo pani marszałkini. Wysoka Izbo. Pani marszałkini. Pan marszałek Zych ma dużo racji. Choć nie do końca. Dlatego, że kolejna debata nic nie da. My te kwestie już przedyskutowaliśmy na wszystkie strony. Trzeba po prostu uruchomić funkcjonowanie wszystkich przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej. O, dziękuję. Jeżeli ministrowie rządu Rzeczypospolitej, nie jestem w stanie dokładnej danych podać, ale jest to około 170 delegacji dla ministrów niewykonanych, a najstarsza jest niewykonana od dłuższego czasu, to jakie my mamy możliwości zmuszenia ministrów konstytucyjnych do tego, żeby o to zadbali? Tylko odpowiedzialność konstytucyjna, bo to jest delikt. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. A jak cała Izba traktuje tego rodzaju odpowiedzialność? Jako swoistego rodzaju odwet, jako coś niemożliwego do zrobienia? Gdyby Trybunał Stanu stwierdził, że za niewykonanie delegacji ustawowej minister konstytucyjny ma przykładowo 3 miesiące zakazu pełnienia funkcji publicznej. Wiecie, dla ministra, który dzisiaj jest ministrem, 3 miesiące niemożliwości bycia ministrem? To jestem przekonany, że każdy z nich by pilnował swoich urzędników, żeby mu przygotowywali delegacje. Także zgadzając się z tym, że nasza dzisiejsza współczesna demokracja, ona nie funkcjonuje najlepiej właśnie z powodu braku egzekucji prawa. Miarą siły państwa jest miara zdolności państwa do egzekucji prawa. Również w stosunku do ministrów, ale powiem więcej. Również w stosunku do sędziów. Pan marszałek Zych słusznie powiedział, zresztą mówił o tym pan sprawozdawca Jerzy Kozdroń, pan poseł Jerzy Kozdroń, że tak naprawdę w stosunku do sędziów dzisiaj nie funkcjonuje żadna odpowiedzialność o charakterze wymuszania działania o takiej należytym poziomie merytorycznym. Jest przepis, drogi pani marszałku. Jest. W ustawie o ustroju sądów powszechnych jest artykuł 20, który dotyczy wytyku. I ten wytyk trafia do Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo proszę członków Krajowej Rady Sądownictwa. Pan poseł jest chyba? Kozdroń nie? No to na pewno pan minister Kwiatkowski jest. Łuczak i inni. Czy kiedykolwiek Krajowa Rada Sądownictwa zareagowała na wytyki dotyczące nieprzygotowania sędziego do możliwości orzekania? No nie. Spytajmy się przez swoich posłów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Bo jeżeli nie będziemy zadawali tych pytań i nie egzekwowali, państwo nie będzie egzekwowało wykonania prawa, no to będzie znowu tak, jak tutaj mówiliśmy, że dekretu Bieruta przez 23 lata sędziowie nie zauważali. Znaczy zauważali go, stosowali, ale nie pomyśleli, że to jest przepis już czysto archaiczny. Ja nie mówię o już nawet kwestiach czysto historycznych, ale archaiczny w kategoriach prawnych, prawnoustrojowych. I akceptowali. No na jej podstawie wydawali wszystkie zarządzenia dotyczące kosztów. I wracając teraz już ad rem. Panie pośle sprawozdawco, naprawdę jestem dumny, bo jak przejrzałem moje wystąpienie w pierwszym czytaniu w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to komisja kodyfikacyjna przyjęła wszystkie uwagi. Skuteczność Klubu Lewicy SLD wielka. Mówiłem o tym, że trzeba rozszerzyć nie tylko na zwrot w kategoriach przygotowania biegłego chociażby,
ale również na wszelkie możliwości dokształcenia, korzystania z internetu i tak dalej. Przepis jest? Jest. W przedłożeniu nie było. Rozszerzyliśmy też, przecież cała zmiana dotycząca ustawy o kosztach w postępowaniu cywilnym też jej nie było. Została dodana i słusznie o tym mówiliśmy. To musi być ze sobą wszystko związane. Także nic innego, pani marszałkini, mi nie pozostaje, jak powiedzieć, że Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a w szczególności ja osobiście, jesteśmy zadowoleni ze sprawozdania Komisji Kodyfikacyjnej i oczywiście będziemy głosowali za tym sprawozdaniem, bo uwzględniło ono debatę, a w szczególności moje wystąpienie w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.